znajdujemy się na 29. edycji Polet Rock Festival. Tym razem Uniwersytet Szczeciński ponownie wystawia się w strefie Pomorza Zachodniego. Przygotowaliśmy malowanie koszulek, ozdabianie toreb oraz pecenie makram. Na naszym stoisku można się również zmierzyć z trudnościami językowymi. Gotowaliśmy ruletkę językową. Ponadto można sprawdzić się w wiedzy prawniczej oraz zadać różne interesujące pytania naszym prawnikom. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na 29. Polant Roku po to, by wzmocnić świadomość prawną społeczeństwa, ludzi, którzy są tutaj obecni, poprzez różnego rodzaju prelekcje, warsztaty, quizy, symulacje rozpraw. Są z nami Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Krajowa Rada Komornicza, Stowarzyszenie Warto Mediować, a sędzia Arkadiusz Krupa prowadził symulację rozprawy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś na Poland Rock Uniwersytet Szczeciński w połączeniu z Fundacją Munaueza przygotował świetne warsztaty pierwszej pomocy psychologicznej, coś, czego wszyscy musimy się nauczyć, żeby sobie wzajemnie pomagać. Warsztaty są adresowane do wszystkich, bo wszyscy możemy udzielać pierwszej pomocy psychologicznej, o czym przekonamy dzisiaj wszystkich uczestników warsztatów. Dzisiaj zachęcimy wszystkich do stosowania takiej metody trzech kroków. Popatrz, posłuchaj, połącz. Więcej o tym na naszych warsztatach, a niebawem pewnie w materiałach, które przygotujemy.